Sytuacja w pociągu. Siedzi młody chłopak naprzeciwko pięknej kobiety z dużym biustem. Młody gapi się ciągle w jej dekolt. Kobieta wkurzyła się i mówi do niego: Młody, chcesz w gębę? O tak, z chęcią, a drugiego do ręki. Sytuacja w szpitalu. Facet po porodzie żony pyta lekarza: Panie doktorze, kiedy będziemy mogli uprawiać seks? Za dwadzieścia minut kończę dyżur, będę czekał na parkingu. Facet jechał pociągiem z szóstką swoich rozzwydrzonych dzieci. Darły się i skakały po siedzeniach. Jechała z nimi starsza pani. W końcu udało mu się je uspokoić i posadzić na swoich miejscach. Zmęczony padł na siedzenie. Starsza pani patrzy na niego i mówi: To wszystko pana dzieci. Wie pani, pracuję w fabryce prezerwatyw, a to są zwroty od klientów. Mąż i żona leżą w łóżku. Żona mówi do męża. Kochanie, wczoraj byłeś jak nienasycony demon seksu, jak niewyżyty ogier, a dzisiaj to nawet na mnie nie patrzysz. Kochanie, to przez te zaniki pamięci. Biedaku, zapomniałeś jak to się robi? Nie no co ty, wczoraj po prostu zapomniałem, że jesteś moją żoną. Wchodzę zaspany do kuchni, a tam żonka pochyla się nad piekarnikiem z wypiętym gołym tyłeczkiem i mówi do mnie. Bierz mnie szybko! Zdziwiłem się bardzo, ale jak daję, to skorzystam. Po wszystkim pytam się jej, co się stało, że tak nagle chciałaś? A wiesz kochanie, chciałam na śniadanie jajko na miękko, a zepsuł mi się minutnik. Mama, a czy człowiek może w ogóle nie jeść? Nie, synku, kto ci taki głupot nagadał? No bo tata mówił, że od ogólniaka nie połykasz.